uczestnicy rajdu motocyklowego u grobu świętego Wojciecha. Uczestnicy piątego rajdu motocyklowego szlakiem hymnu Dał nam przykład Bonaparte na rozpoczęcie modlili się w piątek 10 maja 2013 roku u grobu biskupa męczennika świętego Wojciecha. Msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kowalczyka była zachęceniem do przeszło dwutygodniowej wyprawy do miejsc związanych z Legionami Polskimi. Witając uczestników rajdu, prymas Polski przypomniał o historycznym znaczeniu Gniezna jako stolicy najstarszej polskiej metropolii i kolebki polskiej państwowości. Do miejsca tego, podkreślił, przed 1000 z górą lat przybył również święty Wojciech, biskup i męczennik, patron naszej ojczyzny. W drodze piątego rajdu szlakiem hymnu motocykliści odwiedzą miejsca związane z dziejową walką Polaków, którzy wstępowali do legionów polskich Napoleona Bonaparte, by walczyć o wolną i niepodległą Polskę. Innej drogi nie znaleźli. No to wtedy do tego sarkofagu, który unoszony jest przez orły z herbu Rzeczpospolitej, by stała gotycka konfesja na środku głównej nawy katedry w poprzek. Część jej zobaczymy z tyłu. I na kolumienkach baldachim architektoniczny jak groby królewskie na Wawelu i pod nim podwieszona, pięknie zdobiona, srebrna skrzyneczka w środku, jeszcze mniejsza, z XI wieku, z relikwiami świętego Wojciecha. To była fundacja króla Zygmunta III Wazy. Ale Szwedzi wszędzie rabowali w czasie tej sześcioletniej wojny 1655-1660. I pod koniec prymas Andrzej Leszczyński, który przybył z Parmi, zaproponował swojemu biskupowi, którego dobra były nie rozszabrowane przez Szwedów, że miał jeszcze pieniądze i w Gdańsku zamówił nowy sarkofag relikwiarzowy. I tutaj jest przedstawione właśnie, jak to orły z herbu Rzeczpospolitej unoszą relikwie patrona, który jakby wstaje i spogląda na przybywających. A 10 scen z jego życia opowiada całą jego historię. Na 900-lecie były zabory, ale arcybiskup Stablewski wtedy dał taką myśl. Przyjadą Polacy. A na te uroczystości przybyło 200 tysięcy pociągami z wszystkich zaborów. I wtedy złotnik poznański wykonał postaci klęczące Stanów. Oto naród dźwiga patrona. I wtedy ksiądz arcybiskup dał genialną myśl. Upamiętnimy wydarzenia. Drugą pielgrzymkę do Gniezna z faksymile podpisu papieża i milenijne rocznice śmierci, kanonizacji i erygowania archidiecezji i metropolii. I w ten sposób ładnie krakowskim targiem wszystko zostało tutaj ukazane. U faksymile podpisu Ojca tak. Świętego, jak go poprosiłem, żeby się podpisał na sarkofagu, to powiedział: czy myślicie, że jestem godny podpisać się na sarkofagu świętego Wojciecha? A tu jest pierwotnej, to było na pierwotnym grobowcu, to jest autentyczne. Tak, tak. Z tym, że są rekonstrukcje fragmentów, które już potem się zniszczyły. Ale jest ta postać świętego Wojciecha, no i te fragmenty boczne, które były, zachowały się, zostały oczyszczone z cementów i pięknie tutaj, tu jest chrzest świętego Stefana przez świętego Wojciecha, a tu męczeństwo świętego Wojciecha. To jest ta tablica historyczna o konsekracji w 1684 roku, 30 kwietnia, już zbudowanej tej konfesji i tego wszystkiego. I ona teraz została tu wstawiona. O, właśnie, tak najlepiej. Przepraszam, ja już sobie przyczynię. I środkowa część jest najczęściej reprodukowana czy kopiowana
i także jedna ikona właśnie z tym środkową częścią, gdzie jest postać świętego, została przekazana i znajduje się w kościele Matki Boskiej na Zatybrzu, gdzie jest relikwia świętego Wojciecha i tam ksiądz arcybiskup z delegacją archidiecezji i miasta składał w tamtejszej bazylice. Żyje. Że piękniejszego pomnika w rondzie w Polsce nie ma. Powstały wtedy, kiedy ciągle było rozbicie dzielnicowe. Piastowie byli na różne księstwa, a książę senioralny Mieszko III Stary myślał o tym, żeby dojść do koronacji. Ostatnia koronacja 1076, Bolesław Śmiały, tu widzimy na obrazie, są portrety królów. I wtedy powstaje myśl, ciągle wszyscy pamiętali, że pierwszy ołtarz, relikwiarz w kształcie ołtarza, grób Wojciechowy, został okradziony przez Czechów w 1038 roku. Tam były sceny z życia Pana Jezusa i prawdopodobnie też świętego Wojciecha. I dlatego też drzwi gnieźnieńskie są jakby substytutem. Zastępują relikwiarz, relikwiarze romańskie były z różnymi scenami, które opowiadały o życiu patrona, męczennika. I dlatego te drzwi na lewym skrzydle odczytujemy od narodzin. Idziemy w górę, kiedy był małym chłopcem i zachorował rodzice, nie wiedząc jak sobie poradzić, bo lekarze nic nie mogli uczynić, ofiarowali go w kaplicy zamkowej, w opiece Boga. I jednak wyzdrowiał. Kiedy stał się już młodzieńcem, kilkunastoletnim, wtedy został zawieziony wodną drogą do Magdeburga przez rodziców. Z Libic. I tu widzimy trzecia kwatera. Rodzice przyprowadzają młodzieńca do szkoły katedralnej, a mistrz Oktryk, rektor szkoły, przyjmuje tego młodzieńca do szkoły. Tam potem widzimy modlitwa nocna, czuwanie z rękoma złożonymi przed świątynią. Jest tu aluzja. Mamy antabę w kształcie lwich paszczy i po lewej stronie na bordiurze są dwa przedstawienia lwa szykującego się do skoku. Jeden i drugi wyżej jeszcze jest. Tak, tam też. Ten na Wojciechu. No, tak, ale to znowu jest ilustracja do listu świętego Piotra, który czytamy wszyscy duchowni w brewiarzu wieczorem. Baczcie i czuwajcie, bo szatan jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Ten na Wojciechu, a ten na duchowni. No różnie to można myśleć. No ale potem jest inwestytura od cesarza Ottona w Weronie, 983 początek czerwca. Potem jest wypędzenie złego ducha z młodzieńca, rodzice płaczący przyprowadzili do biskupa nocny sen, że ma się teraz zainteresować tymi chrześcijanami z jego diecezji, którzy byli sprzedawani w niewolę. I idzie do władcy i mówi, że nie godzi się taką karę stosować, żeby sprzedawać niewolę. To się nie godzi. Zobaczcie. Głównym organizatorem i opiekunem duchowym rajdu jest ksiądz Jan Zalewski, były mieszkaniec Grykina, od kilkunastu lat mieszkający w Danii, pasjonat motocyklowych rajdów. Po pobycie w Gnieźnie motocykliści wyruszyli w kierunku Niemiec, gdzie po przejechaniu około 450 km czekała na nich obiad, kolacja i nocleg w hotelu Anhalt.
can stop this.